Gość po ósmej. Dzień dobry, a naszym gościem dziś będzie Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, zaczęły się właśnie dziś utrudnienia dla mieszkańców, dla podróżujących komunikacją, dla podróżujących samochodami. To jest duże przedsięwzięcie. Myślę tu o budowie przystanku Łódź Śródmieście. Kiedy faktycznie robotnicy wejdą na plac budowy i kiedy te pierwsze prace będziemy mogli obserwować już w terenie? Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które jest kontynuowane już od kilku lat. Przypomnijmy tylko, że realizujemy przedsięwzięcie o nazwie realizacja drugiego etapu udrożnienia łódzkiego węzła komunikacyjnego, łódzkiego węzła kolejowego przez budowę połączenia od Łodzi Fabrycznej do Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec. Oczywiście w pierwszej kolejności musi być przygotowany teren, tak rozpoczynały się wszystkie prace na powierzchni, na terenie Łodzi, zarówno jeszcze dobrych kilka lat temu, kiedy budowaliśmy połączenie od Łodzi Wisła przez Niciarnianą do Łodzi Fabrycznej, jak i teraz, kiedy budowana była już ta główna komora dla dużej tarczy TBM, która będzie prowadziła pracę pod Łodzią, jak i dla mniejszej tarczy TBM. Jeśli chodzi o etapowanie prac, tu ostatnie i pierwsze słowo należy zawsze do wykonawcy. Przypomnijmy, że PBDIM realizuje te prace, on przejmuje plac budowy i on odpowiada za bezpieczeństwo. Już na etapie podpisywania umowy tutaj prezes PBDIM, pan Mariusz Serżysko, zapewniał, że zarówno prowadzenie prac, jak i przygotowanie do tych prac i współpraca z miastem i z wszystkimi organizacjami, które mogą ułatwić organizację tego przedsięwzięcia, będzie bardzo ściśle powiązane i prowadzone w taki sposób, żeby zmiany były jak najmniej odczuwalne w otoczeniu. Jak rozumiem, jak pamiętamy budowę dworca Łódź Fabryczna, czyli wywożenie tych mas ziemi z terenu dworca w inne miejsca, to pewnie tutaj, może nie tyle, ale pewnie sporo też takich utrudnień będzie czekało mieszkańców, będzie czekało okolice. Logistyka tu jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym i na pewno bardzo istotnym, bo trzeba pamiętać o tym, że tunele będą robione zarówno przez drążenie, przez to, że dwie duże maszyny będą pracowały pod miastem, jak i metodą odkrywkową. I jeżeli zakładamy, że sam szacht, ten, do którego już została opuszczona duża tarcza TBM, ma średnicę 30 metrów, więc możemy sobie wyobrazić, że ten teren, który przylega, choć jest ograniczony do minimum, też musi mieć określoną powierzchnię. Na pewno będą to setki metrów kwadratowych, które muszą być wyłączone. Pamiętajmy o tym, że musi być ta strefa buforowa, kiedy wykonawca chce jak najlepiej zabezpieczyć ten teren, aby ograniczyć oddziaływanie na otoczenie, ale przy okazji musi uwzględniać takie działania, które pozwolą na jak najlepsze zachowanie komunikacji miejskiej w Łodzi i tej zbiorowej, i tej komunikacji indywidualnej. To jak ten harmonogram wygląda? Rozumiem, że teraz w ciągu kilkunastu dni rozpoczną się prace budowlane. Kiedy skończą się te utrudnienia? Akurat jeśli chodzi o te miejsce, tak jak jest to komunikowane, te prace potrwają do 2022 roku. Tutaj ta organizacja ruchu jest przygotowana na dłuższy czas, ale trzeba też powiedzieć, że już wcześniej rozpoczęły się prace przy budowie dużej komory dla dużej tarczy, jak i komory rozgałęźnej oraz komory dla mniejszej tarczy. Dodatkowo przecież musimy też przygotować miejsca, w których te tarcze będą wyjmowane, żeby zostały obrócone. Bo może przypomnę tylko o tym, czego nie widać, że te tunele pod Łodzią będą wykonywały dwie tarcze. Tarcza duża, która została nazwana Katarzyną, i tarcza mniejsza, która została nazwana Faustyną. Duża tarcza o średnicy 13 metrów i długości ponad 100 metrów to jest dla porównania maszyna o wiele większa od średniej klasy łodzi podwodnej. Ta duża tarcza wydrąży tunel, w którym będą umieszczone dwa tory, natomiast mniejsza tarcza wydrąży cztery tunele o łącznej długości około 4 km, gdzie będą cztery jednotorowe odcinki w stronę Łodzi Kaliskiej i w stronę Łodzi Żabieniec. Dodatkowo
z tych tuneli będą wychodziły tory bezpośrednio do linii kolejowych, które już w Łodzi się znajdują. No i oczywiście te prace punktowe. Pierwsze rozpoczęte przy Łodzi Polesie, to jest ten przystanek, który będzie zbudowany, i rozpoczynane obecnie prace przy Łodzi Śródmieście. O ile te pierwsze prace nie wymagały tak olbrzymich prac logistycznych i zmiany w organizacji ruchu, tutaj mówimy o Łodzi Polesie, to teraz przy Łodzi Śródmieście rzeczywiście to teraz te zmiany... Tak, wyjaśnijmy też naszym słuchaczom, naszym widzom, ta tarcza startuje w tej chwili, czy już wystartowała, czy jeszcze nie wystartowała, bo o pracach przygotowawczych słyszeliśmy od końca ubiegłego roku, a słyszeliśmy też o chorobach i o problemach z rozpoczęciem drążenia. Jeśli chodzi o samą tarczę, na pewno tutaj logistyka już była na etapie transportu, bo to było bardzo duże urządzenie, największe w Polsce, które było przygotowane do tych podziemnych tuneli, więc najpierw logistycznie kwestia transportu i wodą, i lądem. Przygotowanie tej tarczy, wstępne umieszczenie i ten rozruch, który pozwolił później na prowadzenie kolejnych prac z podłączaniem poszczególnych elementów. Przypomnijmy tylko, że w tym dużym szachcie o średnicy 30 metrów na głębokości ponad 20 metrów jest umieszczona już głowica. Ona jest zamontowana do obudowy tej betonowej, przez którą będzie musiała przejść, zanim już bezpośrednio zacznie, jak mówimy kolokwialnie, gryźć ziemię. Wykonawca rzeczywiście sprowadził specjalny zespół doświadczonych osób, które prowadziły już takie budowy między innymi w Turcji i we Włoszech. Natomiast ze względów na problemy z koronawirusem, tutaj była kwestia i kwarantanny, i kwestia tego personelu, jeszcze te prace zostały przesunięte. Wykonawca mówi o najbliższych tygodniach, a w tym czasie cały czas przygotowuje zarówno samo urządzenie i konfiguruje wszystkie elementy, jak i prowadzi dodatkowe prace, które później będą bardzo związane z realizacją drążenia tuneli. Warto też przypomnieć, że prace równolegle toczą się w Mszczonowie. Tam powstał specjalny wydział w zakładzie, który produkuje tubingi, czyli te obudowy, które będą służyły do budowy tuneli. Czyli teraz w ciągu kilku, jak rozumiem, tygodni maszyna wystartuje i wgryzie się w ziemię, będzie się przemieszczać pod Śródmieściem, pod kamienicami, które jak wiemy są też no, stare i niektóre mogą, jak twierdzą fachowcy, może być problem, w związku z tym mieszkańcy będą, jak rozumiem, wykwaterowani. Jak to dokładnie będzie wyglądało? Czy dotyczy to wszystkich kamienic, czy tylko niektórych? Wykonawca oczywiście nie podejmuje takich działań bez specjalnego rozeznania. Wcześniej już przed budową, przed włączeniem urządzeń zostały zdiagnozowane wszystkie tereny i wszystkie obiekty, które znajdują się pod trasą przejścia maszyn. Stwierdzono, że około 330 obiektów wymaga badań. Wśród tych obiektów są takie, które już zgłoszono do odpowiednich instytucji, jako te, które nawet bez pracy maszyny nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom. Natomiast w momencie uruchomienia maszyny dla bezpieczeństwa będą umieszczone specjalne czujniki i oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to do mieszkańców wykonawca dotrze i poprosi o to, aby na 2, 3 do 5, 6 dni opuścili mieszkania na czas prac. To są standardowe działania, one były prowadzone również w Warszawie podczas budowy metra, prowadzone są także w innych krajach. Oczywiście wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem dotrze do osób, stara się to robić indywidualnie. Imienie czy mieszkania, budynki będą odpowiednio zabezpieczone. To jest jakby takie działanie oczywiście najważniejsze, bo dotyczące mieszkańców, dotyczące ludzi, ale już na etapie rozpoczęcia prac wykonawca będzie sprawdzał pracę czujników, które będą rozmieszczone i na terenie, i w budynkach. Natomiast pamiętajmy o tym, że tarcza ma również odpowiednie zabezpieczenia. Dodatkowo jeszcze wykonawca sprowadził pewne elementy, które będą wpływały na bardziej stabilny grunt wokół tarczy w czasie jej pracy.
tam pod ziemią, na takim specjalnym mostku kapitańskim, specjalnym pomieszczeniu, na kilku monitorach ekipa również obserwuje, jak zachowuje się tarcza, jak zachowuje się grunt, jak zachowuje się teren na powierzchni i w odpowiednim momencie, gdyby było jakiekolwiek podejrzenie zagrożenia, tarcza wówczas jest wstrzymywana. Tarcza będzie drążyć, jak rozumiem, przejdzie też przez teren stacji Łódź Śródmieście i jak to dalej będzie wyglądało? Najpierw będzie duża tarcza drążyła tunel w stronę łodzi fabrycznej, czyli dojdzie do łodzi fabrycznej, w tym obiekcie będą położone dwa tory, później będzie komora rozgałęźna i z komory rozgałęźnej będą wychodziły cztery tunele, dwa w kierunku łodzi Żabieniec, dwa w kierunku łodzi Kaliskiej i one właśnie zapewnią bardzo dobre połączenie. Przystanki, które budujemy, będą na tej trasie tunelu dwutorowego, także tutaj dostęp do kolei będzie jak najszerszy, ale przypomnijmy, że linia kolejowa, która połączy dodatkowo Łódź Fabryczną z łodzią Żabieniec i z łodzią Kaliską, będzie zapewniała zarówno dodatkowy, lepszy transport koleją w obszarze Łodzi, aglomeracji, jak i w całej Polsce. To jeszcze krótko, bo właściwie już powinniśmy kończyć, ale krótko, ponieważ te opóźnienia z początku roku no, cały czas trwają, rozumiem, czy to wpłynie na harmonogram, bo pan wszędzie uspokaja, że harmonogram i 22 rok jest niezagrożony ukończenia tego tunelu. No, ściśle współpracujemy tutaj z wykonawcą. On jest tym, który jakby bezpośrednio realizuje te przedsięwzięcie. Zakładamy koniec 2022 roku jako termin, który jest tym terminem, który wykonawca i zamawiający chcą, żeby był utrzymany. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest dużo wyzwań, którym wykonawca i inwestor muszą sprostać. Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK, był dziś porannym gościem. Rozpoczyna się budowa przystanku Łódź Śródmieście, rozpoczynają się poważne problemy komunikacyjne mieszkańców. No, oby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo wzajemnie, wszystkiego dobrego.